Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wczoraj po raz kolejny w Warszawie mieliśmy do czynienia z próbą ograniczenia możliwości demonstrowania, z próbą ograniczenia możliwości wspólnego modlenia się, żeby upamiętnić tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Ta grupa ludzi po raz kolejny próbowała zablokować uroczystości związane z największą tragedią, z jaką mieliśmy do czynienia po II wojnie światowej. Ja cytuję wspólną uchwałę Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podjętą kilka dni po tej tragedii. Otóż, co było jeszcze bardziej dramatyczne, co jeszcze bardziej wskazywało na barbarzyńskość tej postawy, to fakt, że niektórzy spośród tych uczestników cieszyli się z tego, że zginęło 96 osób. Na antenie TVP Info możemy zobaczyć wypowiedź jednego z uczestników, jednego z tych, którzy próbowali zablokować wczorajszą uroczystość. Dziś rano w Sejmie można było usłyszeć rechot, między innymi w wykonaniu posła Nitrasa, posła Platformy Obywatelskiej, kiedy odpowiadałem, że popieranie tych, którzy blokują uroczystość, jest w mojej ocenie zachęcaniem do przemocy, jest w mojej ocenie zachęcaniem do nienawiści. Proszę Państwa, 19 października 2010 roku doszło do mordu na tle politycznym. Były działacz Platformy Obywatelskiej, Ryszard Cyba, zamordował świętej pamięci Marka Rosiaka, działacza Prawa i Sprawiedliwości. Zwracam się do parlamentarzystów, tych, którzy dziś w Sejmie trzymali białe róże, żeby zaprzestali takich działań, bo one prowadzą do eskalacji nienawiści. W ten sposób, proszę Państwa, politycy totalnej opozycji hodują nowego Cybę. Do tego to wszystko zmierza. Jest czymś nikczemnym, żeby popierać tych, którzy cieszą się z tragedii, jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Jest czymś nikczemnym, jest czymś haniebnym, żeby cieszyć się z tego. Przypominam, że już za tydzień, 18, ci ludzie będą próbowali zablokować wejście na Wawel, tak żeby uniemożliwić premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu pomodlenie się przy grobie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ci ludzie tak działają. To jest hańba, to jest nawoływanie do nienawiści, to jest hodowanie drugiego Cyby. Proszę Państwa, ten rechot posła Nitrasa można zobaczyć w nagraniu na stronie internetowej, na portalu niezależna.pl. Zajrzyjcie Państwo, zobaczcie. Zobaczcie Państwo, jak zachowują się ludzie z totalnej opozycji. Przestrzegam przed kreowaniem takich postaw. I jeszcze raz podkreślam. Wczoraj była próba zablokowania uroczystości, a więc próba odebrania ludziom możliwości demonstrowania, próba odebrania ludziom możliwości wspólnego modlenia się przez pewną grupę ludzi chorych z nienawiści. Wczoraj także w katedrze warszawskiej doszło do próby przerwania uroczystości religijnych, a więc kolejna granica jest pokonywana. Czy ta pani, która w katedrze warszawskiej krzyczała i pokazywała transparenty, czy tak samo zachowałaby się w synagodze albo w meczecie? Gdzie ta nienawiść ma swoją granicę? Apeluję do Państwa, żebyście się wycofali z popierania ludzi chorych z nienawiści, żebyście potępili tego rodzaju zachowania.